Dzisiaj zapraszam słuchaczy na podróż po ziemi świętokrzyskiej. Podróż po ziemi starożytnej, podróż po ziemi średniowiecznej, aż do czasów nowożytnych. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Dzień dobry, witam słuchaczy. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Marek Czesak, miłośnik ziemi świętokrzyskiej, a jednocześnie przewodnik po tych miejscach. Marka trafiłem, robiąc research do podcastu na temat hutnictwa świętokrzyskiego. Także bardzo się cieszę, że udało nam się nawiązać kontakt i po kilkutygodniowej korespondencji przygotowujemy wspólnie podcast dla słuchaczy. Dzień dobry, Marek. Witam cię, Marcinie, witam wszystkich słuchaczy twojego podcastu bardzo serdecznie. Marek Czesak, przewodnik świętokrzyski z tej strony. Marek, na początku chcę powiedzieć, że pasję prowadzicie wspólnie z żoną, prowadzicie również blog, w którym znajdzie się sporo informacji na temat ziemi świętokrzyskiej. Ja potem w komentarzach, czy też w opisie podcastu podam, jak was znaleźć. Tak, oczywiście. Mamy stronę turystyczną, na której prowadzimy taki blog, dlatego że uważamy z małżonką, też przewodniczką świętokrzyską Dorotą Czesak, że nasz region jest bardzo mało rozreklamowany turystycznie, a ma tak niesamowite ciekawostki, że po prostu trzeba to robić. Chciałem powiedzieć, że nie chcę opowiadać, jak produkuje się żelazo, prawy samego w sobie hutnictwa. Natomiast generalnie zasada jest taka, że jeśli mamy rudę żelaza, jeżeli mamy węgiel i duże ilości powietrza, możemy stworzyć z tego żelazo. I to żelazo będzie nam się przewijało wiele razy w naszej opowieści. Oczywiście to jest śmieszne słowo dymarka. Dymarka jest urządzeniem, które dostarcza właśnie ten trzeci element, czyli powietrze. Jeśli chodzi o hutnictwo żelaza na ziemi świętokrzyskiej, to ono pojawiło się tutaj już w czasach starożytnych, czyli mowa o Cesarstwie Rzymskim, tak, Marku? Tak, dokładnie. Nawet bym powiedział, że w ogóle zainteresowanie rudami żelaza samymi w sobie jest jeszcze starsze i sięga czasów no jeszcze takich, powiedzmy, zaraz polodowcowych, ale faktycznie takie, że no, hutnictwo stricte w piecach dymarskich, tak, to jest okres rzymski. Była tutaj ruda. Ruda dość specyficzna i specyficznego koloru. Tak, tutaj rud było kilka, ale ta, o której rozmawiamy, to hematyt. To jest ruda o takim ciekawym kolorze, jak sama nazwa wskazuje, od greckiego słowa hemos, czyli krew, no była po prostu czerwona, tak? I taka charakterystyczna z wyglądu. Zawierała do 70% żelaza, o ile się dobrze orientuję, tak? Tak, tak. To nie była zbyt bogata ruda, ale wystarczająca, taka właśnie 60-70% żelaza miał. Trzeba też powiedzieć, że tego specyfiku na przykład używają namibijskie kobiety do smarowania swojego ciała, bo w dalszym ciągu funkcjonuje. Także czy jakieś ślady dotyczące hutnictwa starożytnego możemy obecnie znaleźć na ziemi świętokrzyskiej? Wydaje mi się, że tak. No dokładnie, to jest taki etap historii naszego regionu, który, no powiedzmy sobie szczerze, sięga bardzo, bardzo daleko, ponieważ takim pierwszym śladem, który należy zobaczyć czy zainteresować się, to jest przede wszystkim rezerwat Rydno. Rydno to jest takie miejsce, które skupia wokół siebie na swojej przestrzeni kilkaset osad z okresu paleolitu, neolitu, no to jest kilkanaście tysięcy lat i to są osady, które skupiały się na kopalniach hematytu, czyli wydobywano hematyt, rudę żelaza, ale jeszcze jej nie umiano przetworzyć metal, natomiast używano jej, tak jak wspomniałeś, w Namibii kobiety do dziś używają barwy
barwnika zwanego ochrą i dokładnie tutaj ta ruda była ścierana przez wydobywających ją górników i produkowano z niej barwniki, które były bardzo poszukiwane w całej Europie. I bardzo drogie. No tak. Dobrze, a jak, w jakim okresie i jak to się stało potem, że ta ruda stała się towarem eksportowym już w postaci czego innego? No, trzeba było się nauczyć ją przetwarzać w wysokiej temperaturze, w procesie hutniczym już. I rozumiem, że ta technologia przyszła tutaj na te tereny. Czy na terenach rezerwatu, o którym mówisz, Marek, czy generalnie można zobaczyć jakieś tablice informacyjne, czy są organizowane jakieś festyny, czy jakieś spotkania, czy ewentualnie są rekonstrukcje osad hutniczych? Generalnie, jeżeli chodzi o Rydno, to jest to bardzo duży obszar. Częściowo też jest we własności prywatnej, ale są tam miejsca, gdzie organizowany jest taki piknik archeologiczny, w którym cofamy się w czasie do osad sprzed 8000 lat, czyli tych wydobywców, górników, można powiedzieć, hematytów, którzy produkowali barwnik. Natomiast jeżeli chodzi o osady już stricte hutnicze, to takie miejsce mamy w Archeoparku Starochodnym na terenie dawnego zakładu hutniczego zresztą w Strachowicach oraz w muzeum w Nowej Słupi, które jest Muzeum Świętokrzyskiego Hutnictwa. Do niego wrócimy, do tego Muzeum Świętokrzyskiego Hutnictwa. Natomiast jeżeli chodzi o Archeopark w Starachowicach, co w nim zobaczymy? Tam mamy zrekonstruowane właśnie wszystkie obiekty, jakie znajdowały się w takiej osadzie. To jest oczywiście rekonstrukcja. Tutaj nie mamy jakby, to nie jest oryginalna osada. W Rydnie to mamy pozostałości oryginalnych osad. Tutaj mamy na terenie zakładu, na nieużytkach poprzemysłowych, po prostu dyrekcja spadła na genialny pomysł, żeby to wykorzystać. I zrekonstruowano tutaj taką rasową, prawdziwą osadę hutniczą, gdzie możemy zobaczyć właśnie proces wytopu w dymarkach, później proces przekuwania tego żelaza, bo wiadomo, że w dymarce nie uzyskiwaliśmy takiej surówki jak z wielkiego pieca. No cały ten proces i jak żyli, jak pracowali ci dawni hutnicy w Górach Świętokrzyskich, możemy tam prześledzić. Czyli powiedzmy, zamknijmy okres starożytności, bo jest już coś do zobaczenia. Natomiast średniowiecze to już jest dużo więcej i mamy tutaj w czasach średniowiecza dwa konkurujące ze sobą opactwa, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, bo technologia została przyniesiona, technologia żelaza czy stali, została przyniesiona przez zakony. Tak, to znaczy technologia, która była w starożytności, ona odeszła wraz z ludami, które ją ze sobą przyniosły, natomiast później w czasach chrześcijańskich te tereny, które były no, niezasiedlone, dziewicze, są zagospodarowywane przez władców tego terenu, którzy wprowadzają zakonników jako ludzi mądrych, światłych w różnych sztukach czy gospodarce, czy rolniczych, żeby oni po prostu uczynili te ziemie bogatymi. I zakony, które sprowadzono na naszą ziemię tutaj zasobną w rudy żelaza, no to byli cystersi w Wąchocku i benedyktyni na Świętym Krzyżu. Po cystersach w Wąchocku próbowaliśmy coś odnaleźć, zostały rzeczy we wzmiankach, kronikach. Natomiast po benedyktynach ze Świętego Krzyża pozostała kuźnica, o ile zdążyłem zauważyć dobrze, tak? To znaczy generalnie oryginalnych kuźnic z tamtego czasu nie mamy. To były dość nietrwałe konstrukcje, niewielkie też. Pamiętajmy, że kuźnice średniowieczne są jeszcze dość prymitywne. To są trochę większe dymarki starożytne i one nam nie przetrwały w oryginale do dzisiaj. Wbrew pozorom ze starożytności mamy więcej pozostałości niż ze średniowiecza, tak trzeba powiedzieć. No niestety, to żal, ale to też wiązało się z tym, że początki budownictwa to było budownictwo oparte na powiązaniu drewna i budulca, więc jednak drewno nie przeżyło takiego okresu. Natomiast opowiadałeś również, że benedyktyni i cystersi przez blisko 100 lat toczyli spór o tereny, czy o co chodziło? O kuźnicę. Oni mieli podzielony teren nad rzeką Kamienną, czyli tą rzeką, którą później, nad którą już się hutnictwo starożytne rozwijało, później tam Staszic też tą rzekę wykorzysta przemysłowo, a w międzyczasie właśnie te zakony miały tu nadania ziemskie i właśnie okolice Wąchocka, tak jakby na zachód od Starachowic należały do cystersów, a na wschód, w stronę Ostrowca, tam niektóre ziemie należały do benedyktynów. No i tam właśnie była w Michałowie i w Krzyżowej Woli, były zlokalizowane kuźnice, o które one się kłócili, bo tam chodziło o to, że ten zakon jeden sobie przesunął bezprawnie granicę, drugi się na to nie zgodził, no i poszli do sądu. I cały XVII, tam koniec XVII, XVIII wiek, ponad 100 lat
trwał proces o tą właśnie ziemię, bo ona była tak ważna gospodarczo, po prostu. Pieniądze. Mimo, że nie zostało nic hutniczego po Cystersach i Benedyktynach, to zarówno opactwo w Wąchocku, jak i Święty Krzyż są warte zobaczenia, ale chyba na kolejny odcinek. No to są zupełnie już oddzielne jakby tematy. Świętokrzyskie, tak jak wspomniałem na początku, ma tyle kierunków zwiedzania tematycznych, że my po samych klasztorach to możemy 2-3 dni jeździć po Świętokrzyskim. Na pewno, jeżeli chodzi o budownictwo romańskie i gotyckie, no to Cystersi w Wąchocku to jest perełka w ogóle architektury. Klasztor Świętokrzyski, częściowo gotycki, ale przede wszystkim symbolicznie. Jest to stolica, można powiedzieć, regionu. Od niej wszystko się zaczęło, nazwa gór regionu województwa się bierze właśnie od Świętego Krzyża. Tak jest. Byłem tam i również polecam i zamierzam też coś kiedyś opowiedzieć. Może mi się uda znowu ciebie nakłonić. Mamy czasy nowożytne. Czasy nowożytne i hutnictwo zaczyna się rozkręcać na dobre. Tak jak zwróciłeś uwagę, to mamy już XVII wiek i Zygmunt III Waza, który był władcą dość długo panującym. Możemy dyskutować, czy był władcą dobrym, złym, wybitnym czy nie, ale Zygmunt III Waza sprowadza nowoczesne hutnictwo na tereny dzisiejsze świętokrzyskie. Dokładnie tak. Generalnie Zygmunt III Waza, dobry, niedobry, na pewno wojenny król, a wojna potrzebowała żelaza, potrzebowała stali. Zwłaszcza ta nowoczesna wojna, w którą on jakby wkraczał, w tamte czasy w ogóle wchodzą, czyli dużo broni palnej, dużo broni białej, bardzo dużo materiału potrzebnego do uzbrojenia armii, no ale też rozwój gospodarczy Polski, który wymuszał narzędzia rolnicze przede wszystkim, czy inne maszyny. I w związku z tym te huty są koniecznością. Dlaczego tutaj? Dlatego, że Zygmunt III Waza nie miał dostępu do zasobów śląskich, nie miał dostępu do tego zagłębia, które dzisiaj jakby jest takim sercem górniczo-hutniczym Polski i musiał bazować na tym, co miał. A miał Góry Świętokrzyskie. To było, pamiętamy, że Zygmunt przenosi stolicę z Krakowa do Warszawy i dokładnie w połowie drogi między tymi dwoma stolicami mamy Góry Świętokrzyskie. I on postanowił właśnie tutaj, ze względu na zasoby rud, drewna, z którego wypalano węgiel drzewny i takiego strategicznego położenia w środku ziem polskich, postanowił to wykorzystać. I właśnie tutaj lokuje swoje wielkie piece. Piece znajdują się w Wyrowcach koło Bobrzy, Samsonowie i Cedzynie, która mi się bardziej kojarzy z uroczym miejscem i kamieniołomem niż z hutnictwem. Także taka jest lokalizacja trzech już nowoczesnych hut. Tak, ta w Wyrowcach się nie zachowała. Nie mamy po niej śladu. Ciekawostką jest, że po każdym takim piecu mamy hałdy żużla. One się nie zachowują, bo one albo były rozbierane na materiał budulcowy, albo po prostu niszczały w wyniku pożarów, wypadków, ale żużel zostawał. I wiemy po tych hałdach żużla, że w Wyrowcach był pierwszy piec, ale drugi już taki naprawdę porządny to jest Samsonów i Bobrza i Cedzyna. To są trzy pierwsze, one powstają między 1610 a 1613 rokiem. To są trzy pierwsze wielkie piece na ziemiach Polski. Który z nich jest opisany na waszym blogu? Najczęściej opisujemy Samsonów, bo jest najlepiej zachowany. Tylko że ten piec, który widzimy w Samsonowie, to jest piec stasicowski. To jest już epoka XIX. Aha, czyli kawałek dalej w technologii. Tak, tak. Z tych starych pieców wazowych niestety nie zachował się żaden w oryginale, tylko hałdy żużla. Rozumiem. Skąd trafili do Polski ci hutnicy? Ze Szwecji? No gdzie? Z Bergamo. To byli najlepsi hutnicy w Europie, dlatego król też nie byle kogo tutaj sprowadza. Czyli szwedzki król sprowadza na tereny świętokrzyskie Włochów. Oczywiście. I ci Włosi biegli w swoim rzemiośle, no wiemy, słynny piec bergamoski, w ogóle ta tradycja wytopu żelaza w Zagłębiu, Bergamo, no jest sławny na całą Europę, dlatego on sięga po najlepszych i sprowadza ich właśnie do Polski. Powiedz mi, czym był staropolski okręg przemysłowy, bo to jest twór, który następuje po czasach zygmuntowskich. No właśnie, to jest też bardzo ciekawe pytanie, ciekawa historia, ponieważ ten czas, kiedy rozwija się hutnictwo świętokrzyskie, czyli XVII wiek, wiek wojenny, kiedy produkujemy przede wszystkim broń, później wiek XVIII, kiedy wojen już nie ma, ale te huty działają, to całkiem nieźle, bo warto tu wspomnieć, że w XVIII wieku na 34 wielkie piece na ziemiach polskich 27 jest na ziemi świętokrzyskiej, czyli większość. Też pokazuje, jak ten region był ważny. I gdy do
dochodzi do rozbiorów Polski, następuje katastrofa napoleońska i załamanie nadziei Polaków na odzyskanie niepodległości u boku Francuzów, nastaje taki dziwny czas, który się nazywa Królestwo Polskie. I wtedy pojawia się na arenie, nie pierwszy zresztą raz, Stanisław Staszic, który jest no, świetnym organizatorem, świetnym fachowcem, jeżeli chodzi o geologię, geografię, ale też przemysł. I on postanawia odbudować ziemie polskie, zniszczone po wojnach napoleońskich kompletnie, gospodarczo. Jak nie udała się walka militarna, no to będziemy inaczej próbować zbudować potęgę Polski. I on wraz z ministrem skarbu, Ksawerem Drudzkim-Lubeckim, zaprojektowali i wprowadzili w życie plan budowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego na ziemi świętokrzyskiej. Ja myślę, że do Stanisława Staszica będziemy musieli wrócić, bo to jest ciekawa postać, zresztą nawet anegdoty się wiążą z jego skromnością i tym, jak był poświęcony idei. Powiedz mi o jakich w czasach staszicowskich, o jakich obiektach mówimy? Stanisław Staszic przede wszystkim to był człowiek, który rozumiał, że rozwój gospodarczy trzeba zacząć od edukacji. Czyli pierwsze, co robi, to zakłada wyższą szkołę górniczą w Kielcach. To jest pierwsza wyższa szkoła techniczna w Polsce w 1816 roku. Warto wspomnieć, że najsłynniejsza AGH powstaje prawie 100 lat później, a my mamy w Kielcach wyższą szkołę górniczą. Ona ma wykształcić kadry do przyszłych zakładów przemysłowych. Oczywiście jednocześnie buduje też zakłady i te zakłady powstają na osi trzech rzek świętokrzyskich. Kamiennej płynącej na wschód, Czarnej Koneckiej płynącej na zachód i Bobrzy płynącej na południe. Te rzeki płyną w okolicy miejsc, gdzie jest dużo rudy i dużo lasów. Jednocześnie dają się spiętrzać i dają niesamowitą siłę napędową tym zakładom. Nie mamy wtedy prądu, nie mamy jeszcze maszyn parowych, ale mamy wodę, mamy rudę i mamy drewno. No i mamy Stanisława Staszica, który jest genialny w swoim pomyśle. Tak, tutaj chciałem jeszcze słuchaczom powiedzieć, że piece hutnicze nie były opalane drewnem. Drewno było potrzebne do stworzenia węgla drzewnego, który był pełnił funkcję w hutnictwie świętokrzyskim, czy we wcześniejszym hutnictwie, dopóki nie odkryto na dużą skalę węgla kamiennego, pełnił funkcję zarówno podgrzewacza czy ogrzewacza do wysokiej temperatury, a także reduktora, który zabierał tlen z rudy i tak powstawało żelazo. Chciałbym jeszcze powiedzieć, czy stanisławowskie zakłady, jak długo one funkcjonowały i co spowodowało to, że dzisiaj nie mamy tak silnego hutnictwa na terenach świętokrzyskich, jakie było za czasów staszicowskich? No to jest pytanie ciekawe, dlatego że podobnie Stanisław Staszic, podobnie jak Zygmunt III Wadze, działał na tym, co miał. On by bardzo chciał mieć zasoby ze Śląska, natomiast wiemy dobrze, że nie należały wtedy on do Królestwa Polskiego i działał po prostu w obszarze, który miał. Zakłady staszicowskie były, tak jak już wspomniałeś, opalane węglem drzewnym. To było początkowo paliwo jedyne dostępne na naszym terenie i jak nie było innej alternatywy, to używano węgla drzewnego. W momencie, kiedy się pojawia paliwo alternatywne, już od połowy XVIII wieku w Europie Zachodniej, powoli też do nas to dociera, czyli koks, no to nasze piece przestają być po prostu tak wydajne, jak opalane koksem i powoli od nich się odchodzi, bo są po prostu drogie. Czyli skąd wziął się ten koks? Bo warto też powiedzieć o przesuwaniu się jakby tych obszarów hutniczych w inne miejsca. No właśnie, to jest też ciekawostka, bo jakby się zapytać hutników śląskich, czym były opalane piece hutnicze w średniowieczu na Śląsku, to ciekawe, czy będą wiedzieć, że też węglem drzewnym. Tak naprawdę węgiel kamienny to jest dopiero XVIII wiek na taką dużą skalę i XIX. I wtedy dopiero te zakłady przechodzą z węgla drzewnego na koks i węgiel kamienny. I tutaj mamy właśnie taką sytuację, że odkrycie właściwości węgla i możliwości wyprodukowania z niego koksu powoduje, że ciężar hutnictwa przesuwa się bliżej złóż tego węgla, czyli w naszym przypadku do Zagłębia Dąbrowskiego, a ogólnie w skali Polski w kierunku Śląska. Teraz warto powiedzieć, bo mówimy o historii, mówimy o tym, jakie wzloty i upadki przechodziło hutnictwo świętokrzyskie. Co mamy do odwiedzenia, bo to naprawdę jest imponujące i jeżeli ułoży się Staropolski Okręg Przemysłowy w ciekawą podróż, no to można spędzić sporo czasu i zobaczyć wiele, wiele rzeczy. Zacznijmy od ruin huty Józef w Sansonowie, bo one robią wrażenie ze względu chyba na wielkość.
Tak, tutaj to jest też odpowiedź na to twoje wcześniejsze pytanie, jak długo to funkcjonowało, to zagłębie. Ono funkcjonowało od zakończenia wojen napoleońskich do w zasadzie zakończenia powstania styczniowego. Czyli to było pierwsza połowa i początek drugiej połowy XIX wieku. To są czasy już stosunkowo niedawne. Zakłady budowane w tamtym czasie były budowane w większości z kamienia, a więc były dość trwałe. Dlatego sporo się z tych zakładów zachowało do naszych czasów. I faktycznie Huta Józef to jest jeden z lepiej zachowanych zakładów, jeżeli chodzi o sam wielki piec, wieżę wyciągową i układ wodny, który to napędzał. Dlatego warto, naprawdę warto odwiedzić to miejsce. Wiele wycieczek, które przyjeżdża koło huty, myślę, że to jest zamek, bo to wygląda jak jakiś zamek. A tak naprawdę jest to zakład przemysłowy z XIX wieku. I warto wtedy zajść, zobaczyć, jak działał. Tam jest rozpisany dokładnie na takiej planszy, gdzie była modelarnia, gdzie była emaliernia, gdzie był wielki piec, gdzie był kanał, gdzie była siłownia i gdzie była wieża wyciągowa. Czyli cały ten układ zakładu jest zachowany. Jak, co jeszcze możemy powiedzieć o innych obiektach? Bo ja tutaj sobie kilka wynotowałem. Możemy również w Bobrzy zobaczyć ruiny zakładu wielkopiecowego i to też jest dość ciekawe, bo to też wygląda jak jakaś świątynia. No, przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem. No ja, moje wrażenie to jest takie, że jakbym stał pod twierdzą w Kłodzku, bo te mury są tak gigantyczne, jak właśnie te dolnośląskich twierdz. Mur, który tam widzimy, ma 0,5 kilometra długości i 15 metrów wysokości. To jest jeden z największych murów, jaki mamy na ziemi świętokrzyskiej. A jest to tylko przemysłowy mur oporowy, który miał chronić największy w Królestwie Polskim zakład hutniczy w XIX wieku, w Bobrzy właśnie, przed rzeką Bobrzą, która jest niby niewielką, ale dość szaloną, górską, świętokrzyską rzeczką. I która zresztą potrafi wylać. Tak. I ona zniszczyła ten zakład. Właśnie powódź zniszczyła zakład w Bobrzy, podmyła te mury, zawaliło się to wszystko i to, co widzimy teraz, to są już ruiny. Natomiast sam zakład miał 5 wielkich pieców. To jest naprawdę kosmos. Zakład z prawdziwego zdarzenia. Powiedz mi o ruinach pieca hutniczego Jadwiga w Kuźniakach, bo mówi się, że to jest nad Wierną rzeką. Czy to jest ta sama Wierna rzeka z powieści Żeromskiego? Tak. To jest Wierna rzeka z tej powieści. Ona się tak nie nazywała w oryginale. Ona miała dwie nazwy, albo Łososina, albo Łośna. I tak faktycznie na mapach funkcjonowała, ale po powieści, która była bardzo popularna w Polsce, no, zmieniła po prostu lokalnie nazwę i teraz już na mapach dwie nazwy widzimy. Wierna rzeka i Łośna albo Łososina. Natomiast sam piec jest też ciekawy, bo jest zachowany w całości, nie jest zniszczony. To jest też taka ciekawostka, jak przyjedziecie zobaczyć w Kuźniakach piec Jadwiga, to zobaczycie, że on stoi na takiej wydzielonej enklawie, na prywatnej posesji. Nie można do niego wejść, bo jest ogrodzenie prywatne, a w środku jest wygrodzony taki placyk i na nim na środku stoi piec. To taka polska rzeczywistość, ale sam obiekt jest zachowany całkiem fajnie i jest zachowany fragment układu wodnego, bo tam też był zbiornik wodny i też była specjalna instalacja, która napędzała koło wodne, które znowuż napędzało hutę. Ruiny stalowni w Bliżynie. Ja tutaj przy okazji mojej ulicy Stalowej próbowałem rozróżnić pojęcie stalowni i pojęcie huty, bo huta jest na początku cyklu technologicznego, stalownia jest dalej, stalownia już tworzy jakieś tam wyroby. Co produkowała stalownia w Bliżynie? Czy wiesz coś o tym? Znaczy, ze stalowni w Bliżynie przede wszystkim niewiele zostało, bo w zasadzie mamy tylko wieżę ciśnień, która nam została w takiej formie już bardzo zniszczonej. No generalnie wszystkie te zakłady tutaj skupiały się na produkcji, jeżeli nie broni, to urządzeń, maszyn takich codziennego użytku. Sporo tutaj produkowano narzędzi, tego typu rzeczy. Na koniec, to co zostawiłem na deser i pewnie dłużej o tym opowiesz, bo rozprawiamy przecież o
Muzeum Zagłębia Staropolskiego, o Zagłębiu Staropolskim, a chcę powiedzieć o Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi. Albo chcę, żebyś ty opowiedział, bo to jest już obiekt nowoczesny, z prawdziwego zdarzenia i no nie na 15 minut, nie na 20 minut. Tutaj warto jakby powiedzieć o dwóch takich etapach, ponieważ jak się Zagłębie Staropolskie, powiedzmy w cudzysłowie, zakończyło w latach 60. XIX wieku, ono się nie zakończyło tak bez powodu. Po pierwsze, powstanie styczniowe spowodowało zniszczenie wielu hut, tam na przykład huta Józef została podpalona przez Rosjan tuż po powstaniu styczniowym za karę, ponieważ hutnicy potajemnie produkowali broń dla powstańców. Ale też odkrycie właśnie złóż węgla i rozwój Zagłębia Dąbrowskiego przekierował ten przemysł bliżej złóż węgla kamiennego. Natomiast istniejące zakłady świętokrzyskie nie poddały się. Doprowadzono linię kolejową i zaczęto przywozić tutaj ten koks do naszych hut, a niektóre też jeszcze dalej wytapiały na węglu drzewnym. I tutaj mamy kilka zakładów, które świetnie się odnalazły przez chwilę, oczywiście przez jakiś czas, w końcówce XIX wieku. I do nich należy właśnie między innymi Sielpia, która była zakładem budowanym jeszcze w czasach staszicowskich, ale później już całkiem fajnie się rozwijała pod koniec XIX wieku. Wymieniłeś jeszcze dwa zakłady, składy, Maleniec i Machory, które też oparły się jakby przejściu hutnictwa w kierunku Zagłębia Dąbrowskiego, tak? Tak, tylko że to były zakłady prywatne i one właśnie dlatego się utrzymały, no bo tego chcieli właściciele. Oni widzieli w tym jeszcze interes i zwłaszcza tutaj polecam wizytę w Maleńcu, ponieważ jest to oryginalnie zachowany zakład, funkcjonujący jeszcze do dzisiaj w sensie takim, że obsługa nam może go uruchomić i możemy zobaczyć na żywo, jak to wszystko działa, napędzane przez wodę. I tu też taką ciekawostkę powiem, że zakład w Maleńcu pracował jeszcze po II wojnie światowej. Na tych 18-19 wiecznych maszynach produkował łopaty, które były potrzebne do odgruzowywania zniszczonej Warszawy. Bardzo ciekawa historia, ale wróćmy do Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, bo tak jak już mówiłem, to jest muzeum z prawdziwego zdarzenia. Tam jest co oglądać. Jest co oglądać i tutaj, jeżeli już rozmawiamy o świętokrzyskim hutnictwie, to nie możemy nie wspomnieć o Kazimierzu Bieleninie i Mieczysławie Radwanie, dwóch geniuszach. Kazimierz Bielenin, archeolog, i Mieczysław Radwan, hutnik, którzy przyczynili się walnie, zwłaszcza Mieczysław Radwan, do stworzenia tego muzeum. On po prostu pasjonatem świętokrzyskiego hutnictwa i on zapoczątkował w ogóle powstanie tego muzeum. A w samym muzeum, no cóż, tam możemy zobaczyć cały układ technologiczny z największym świętokrzyskim kołem zamachowym, które ma 8 metrów średnicy i to koło napędzane wodą uruchamiało systemem przekładni zębatych cały zakład. Wszystkie obiekty. Jest to koło drewniane. Nie. Nie? Myślałem, że drewniane, tak? Nie, one są stalowe. To tym bardziej robi wrażenie. Drugie takie koło jest właśnie w Maleńcu. Ono jest troszkę mniejsze. Ma 6 metrów. Nazywa się Szaleniec, bo jak odpalą hutnicy, obsługa teraz, a wcześniej hutnicy, gdy działali tam, pracowali, to ono tak szybko potrafiło się obracać, że nie widać było tych szprych. Dlatego nazywano je Szaleniec. Miał tak dużą prędkość obrotową. Czy coś jeszcze możemy dodać o Stanisławie Staszicu? No, człowiek orkiestra, można powiedzieć. Mimo, że był działaczem oświeceniowym, to ja bym powiedział, że człowiek renesansu, bo generalnie wielu talentów, wielu zdolności. Człowiek, który zszedł na własnych nogach Góry Świętokrzyskiej, nie tylko, Tatry też i Bieszczady, Karpaty również. I to wszystko spisał, stworzył taką mapę geologiczną naszego terenu i bazując na jego badaniach, później zaczęliśmy jakby budować też tutaj przemysł świętokrzyski.
Co ciekawe, on też jako pierwszy natknął się na pozostałości pieców dymarskich z czasów starożytnych. Tak, napisał taką w 1805 roku, napisał takie opracowanie, które się nazywa o ziemoróctwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Ciekawe, czy Góry Świętokrzyskie były wtedy jako góry, czy jako równina klasyfikowane? Ciężko mi powiedzieć, jak on to klasyfikował, raczej jako góry, natomiast przede wszystkim on je bardzo dobrze opisał geologicznie. Dokładnie zbadał zasób tutaj geologiczny i te badania utwierdziły go w przekonaniu, że tutaj opłaca się zbudować staropolski okręg przemysłowy. Zresztą nie zbudowałby go, gdyby Ksawery Drucki-Lubecki, który był ministrem skarbu, nie dał pieniędzy. A żeby dał pieniądze, to musiał mieć podstawę. Staszic dokładnie, dogłębnie to zbadał i stwierdził, że będzie się to opłacać. Warto też powiedzieć, że Stanisław Staszic był księdzem katolickim. Rzadko się o tym mówi, ale był duchownym początkowo, znaczy początkowo w swojej działalności był duchownym, tak? Tak, był księdzem, aczkolwiek przez ostatnie 20 lat już sutanny nie nosił i posługi duszpasterskiej też nie odprawiał. Skupił się naprawdę na działaniach dla rozbudowy kraju. On bardzo dużo podróżował. On był w Alpach, w wielu górach, osobiście on wiele rzeczy dotknął. To był taki typowy badacz, który musiał wszystko zobaczyć, wszystko dotknąć. Później to przenosił na grunt rodzimy. Nie miał czasu już na posługę. Nie tylko stworzenie Wyższej Szkoły Górniczej w Kielcach jemu zawdzięczamy, ale też duży kawałek wiedzy wniósł w tworzenie Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, tak. No, generalnie to był człowiek, który wywodził się z nurtu zwany oświeceniem, więc jakby podstawą tego nurtu było nauczenie naszego społeczeństwa wszystkiego, no wiedzy przede wszystkim. Wiemy doskonale, że upadek Polski nastąpił no, między innymi dlatego, że było po prostu słabo w tym temacie, dlatego Staszic był tu głównym orędownikiem i Sejmu Wielkiego, i późniejszych wszystkich zmian. On był we wszystkich władzach Księstwa Warszawskiego, później Królestwa Polskiego. Wszędzie tam, gdzie trzeba było działać swoim autorytetem, wiedzą, to oczywiście on był i no, to jest jego wielka zasługa. Polska była ważna, zważywszy na to, że jeszcze w czasach przedrozbiorowych on przecież opublikował uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, czyli takiego jakiegoś legendarnego magnata, który w ogóle nie pasował do polskiej magnaterii, a 3 lata później napisał Przestrogi dla Polski. I te Przestrogi dla Polski też miały jakby, no były prorocze, za kilka lat okazały się prorocze. Dokładnie, no jeżeli ktoś jest tak światły, to jest w stanie też przewidzieć, co się stanie kilka lat do przodu, a nie tylko tu i teraz. No tym się wyróżniał, tak? Dlatego jest też tak znany na wielu polach, bo nie wiem, czy wiesz, ale on też jest z pierwszym, który zdobył na przykład Krywań czy Łomnicę, tak? Czyli wspiął się taternikiem. To jest człowiek naprawdę wielu talentów. No nie było wtedy telewizji, więc miał dużo czasu. Karol Dickens go umieścił w jednym z swoich opowiadań, to też znalazłem, i jest taka historia, kiedy dwaj studenci widzą człowieka dość skromnie ubranego, który kupuje sobie kawałek chleba, połowę zjada, połowę chowa do kieszeni, i jeden mówi do drugiego: wiesz, kto to jest? To jest Stanisław Staszic, profesor. I to było podobno szokiem, jak skromną osobą był Stanisław Staszic, także warto to na podsumowanie tego, co o nich opowiedzieliśmy, bo przecież niewielu takich ludzi mieliśmy w historii, no wspomniany Zamoyski, nie wiem, czy też Kwiatkowski, który wymyślił Gdynię, moje miasto. Także niewielu takich ludzi pojawiało się jak Stanisław Staszic w naszej historii. Natomiast żeby zamknąć tę całą historię, to hutnictwo pojawiło się z powrotem na terenach świętokrzyskich przed II wojną światową, w czasach Polski, dwudziestolecia międzywojennego. No dokładnie. Pan Kwiatkowski, o którym wspomniałeś, nie tylko Gdynię pobudował, był u nas również, to też był bardzo mądry człowiek,
bardzo przewidujący, który wdrożył, zresztą sięgnął do idei staszicowskiej jak najbardziej. No mądrzy ludzie, to cóż tu wymyślisz? Oni nawet po wiekach się wspierają ideami. I Kwiatkowski na bazie pomysłu Staszica opracował plan Centralnego Okręgu Przemysłowego w dwudziestoleciu międzywojennym na naszych ziemiach. Ten okręg był większy niż Staropolski Okręg Przemysłowy. Staropolski Okręg Przemysłowy był jedną z trzech elementów, który wchodził w skład COP-u. I on obejmował właśnie huty. Huty, które były w Skarżysku, były w Starachowicach, były w Ostrowcu Świętokrzyskim. I tutaj produkowano przede wszystkim właśnie stal, no broń. Można powiedzieć, że to już była broń. Natomiast województwo lubelskie i małopolskie zajmowało się innymi aspektami. Tam też były huty, jak na przykład Stalowej Woli, ale też przemysł lotniczy, zakłady chemiczne, tak, Azoty, Puławy czy Tarnów. One jakby też uzupełniały ten cały okręg. Natomiast u nas wzdłuż Rzeki Kamiennej w czasach COP-u powstaje kompleks przemysłowy, który produkuje nowoczesną broń dla Polski. I tutaj jeszcze chciałem dodać, że w skład tej broni również wchodziła słynna szabla WZ-34, szabla kawaleryjska Wojska Polskiego, którą produkowano w zakładzie SHL, to jest skrót od Suchedniowska Huta Ludwików, żeby nie było, w Kielcach. I ta szabla nazywała się Ludwikówką od nazwy huty, ale pieszczotliwie przez naszych kawalerzystów, ułanów, nazywana była scyzorykiem. I od tego właśnie urządzenia przyjęła się nazwa mieszkańców naszego regionu. No i tak powstała piosenka Leroya. Też. Który się przeniósł do Gdyni. Jakoś coś nas łączy, Marek. No, coś na rzeczy jest. Faktycznie tak było. Powiedz mi, czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o hutnictwo, jeżeli chodzi o hutnictwo świętokrzyskie, w dzisiejszych czasach produkuje i pracuje w pełnym tego słowa znaczeniu? Ja myślę, że tak. I warto tu też wspomnieć, że nie wszystko nawet po Centralnym Okręgu Przemysłowym zniknęło i część zakładów jakby przeżyła te trudne czasy i w dalszym ciągu funkcjonuje. No, trzeba tu wspomnieć o największym zakładzie przemysłowym regionu świętokrzyskiego, czyli Hucie Ostrowiec. No, to jest największy i dalej działający zakład, który zajmuje się przetwórstwem stali. Tak, produkuje na skalę europejską i światową, ponieważ w tej chwili jest w ramach koncernu Celsa, o czym ty chyba wiesz najlepiej. I dzięki tym koncernowym jakby kontaktom, no, to ma zasięg całkiem spory. Niegdysiejszy mój klient, to prawda, oczywiście produktem Celsy była stal zbrojeniowa, na przykład pręty żebrowane, które w momencie dość szybkiego rozwoju naszego kraju i było na to zapotrzebowanie, więc dobrze w tym momencie ta stal się ulokowała, no, w przeciwieństwie na przykład do niektórych zakładów śląskich, które produkowały na przykład stemple pod kopalnie. No, trudniej było im sprzedać produkt. Ale w tym wypadku w Celsie akurat udało się i to bardzo cieszy. No i dzisiaj mamy jakieś zakłady również metalurgiczne na terenie świętokrzyskiego, które może nie tyle są chyba zakładami produkującymi stal, ale w dalszym etapie tę stal przetwarzającymi. No tak, no przecież ta słynna SHL dalej działa. Dalej jest to zakład, który produkuje części metalowe, w tej chwili najczęściej do motoryzacji, ale przecież pamiętamy, jak słynęła w czasach Polski Ludowej ze słynnych motocykli Gazela czy Osa albo z pralek Frania. To był bardzo znany zakład w Polsce. Dość ciekawe siedzenie miała SHL-ka, takie bardzo charakterystyczne, tutaj można sobie pogooglować, żeby to znaleźć, ale stara SHL-ka miała naprawdę specyficzne siedzenie i bardzo dobrze się na nim siedziało. Tam nawet ponoć była trawa morska w tym siedzeniu. No, nie dojdziemy tego dzisiaj, ponieważ bardzo szybko centralna gospodarka zakazała SHL-ce produkowania motocykli, została tylko pralka, ale tutaj jeszcze dodam, że jak obserwujemy dzisiaj zmagania naszego wschodniego sąsiada z Rosją, to tam wypłynęła sprawa takich rakiet przeciwlotniczych Piorun. I to też warto powiedzieć, że są one produkowane w zakładach zbrojeniowych MESCO w Skarżysku,
kamiennym. Na obszarze dawnych zakładów staszicowskich do dzisiaj jest fabryka zbrojeniowa, która te rakiety produkuje. Też miała gorszy moment, moment pokoju, ale na szczęście ten jakoś sporo tego naszego przemysłu zbrojeniowego udało się uratować. No i dzięki temu produkuje broń, która jakby zwiększa naszą zdolność bojową. To się zgadza i to jest bardzo fajnie, że MESCO nie upadło, bo tak faktycznie były problemy, natomiast udało się uratować zakład, też fajne kontrakty, no powiedzmy, że myśl techniczna polska też wcale nie jest taka do tyłu. Mam bardzo dobrych fachowców i opracowanie tej broni, no to jest nasza zasługa, naszego kraju, także to jest sukces nas wszystkich, że MESCO dalej działa i teraz to dopiero dostali zamówień, także zobaczymy. Jak o broni mówimy, to jakbyśmy tu zaprosili mojego kolegę Arka Czaple, to myślę, że nie skończylibyśmy tego do jutra rana, tej całej opowieści. Zabawa, broń to zabawa dużych chłopców chyba, ale ja mimo, że zdałem egzamin oficerski, to jakoś do tej broni nie mam takiego najlepszych ciągot. Marek, chciałem ci podziękować za rozmowę. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze do ciebie wrócić, żebyśmy mogli opowiedzieć o zakonnej przeszłości twojego pięknego regionu. A ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że nie bez powodu zrobiłem ten podcast, bo historia hutnictwa na ziemi świętokrzyskiej to jest wspaniały okres historii Polski, to jest bardzo ciekawe dziedzictwo, a sama ziemia świętokrzyska, mimo że jest tak blisko Warszawy, tak blisko Krakowa, niestety pozostaje nieodkryta, także zależy mi na tym, żeby pracować, żeby krok po kroku odkrywano te ziemię. Zresztą ja dałem dowód temu, bo zrobiłem 3 podcasty świętokrzyskie zupełnie niedawno. I bardzo ci za to dziękuję, bo każdy głos w mediach społecznościowych, które są teraz głównym, można powiedzieć, nośnikiem tego typu idei, jest na wagę złota. Warto naprawdę promować nasz region, tym bardziej, że no tutaj się sporo rzeczy zaczęło, które dotyczy nas wszystkich, całego naszego narodu. No dość powiedzieć, że to był kiedyś środek Polski, więc to nie Warszawa była środkiem Polski ani Mazowsze, tylko właśnie ziemia świętokrzyska, Kieletrzyzna była środkiem Polski. No to był taki teren, tak jak wspomniałem, między dwoma stolicami. Tu się bardzo dużo rzeczy działo i gospodarczo, i politycznie, i historycznie. Ziemia sandomierska to była jedna z 3 najważniejszych ziem średniowiecznej Polski, także no, musiało się tu po prostu dużo dziać i sporo pozostałości po tamtych czasach mamy. I tu trzeba przyjechać. Dziękuję ci za opowieść o świętokrzyskim hutnictwie, dziękuję słuchaczom i mam nadzieję, że znów się niedługo spotkamy, Marek. Dziękuję ci bardzo, dziękuję wszystkim słuchaczom i zapraszam wraz z moją żoną Dorotą Czesak, która też jest wspaniałą przewodniczką i czarownicą świętokrzyską. Warto ją też tutaj, że tak powiem, wpleść w tą opowieść, bo to jest też niesamowity człowiek, który pięknie opowiada o naszym regionie i warto tu po prostu do nas przyjechać. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.